czy ty miałaś czas w ogóle na przykład w czasie tej pandemii zapoznać się z nowymi reality show, które są na antenie właściwie już każdej telewizji? Nie, kompletnie nie. Tak jak mówię, ja jestem poza tym, ja w ogóle tego nie oglądam. W ogóle bardzo mało telewizji oglądamy, ponieważ niestety, jak widać z doświadczenia ostatnich 2 miesięcy, telewizja przekazuje tylko złe informacje i powoduje, że ludzie się boją, ludzie się źle czują i nie ma tam niczego takiego wartościowego, czego ja bym szukała. W związku z tym wolę przeczytać fajną książkę. Zresztą jestem właśnie w trakcie czytania 5 na raz, także tak mam i spędzenia tego czasu właśnie z rodziną na jakichś takich fajnych rozmowach i też relacjach ze znajomymi, bo no nie wchodzę w te reality. Natomiast tak jak już powiedziałam też wcześniej, że śmieję się, no bo oczywiście dziś słuchy mnie dochodzą, w związku z tym gdybym ja się pojawiła dzisiaj w tym reality, to kurczę, już by nikt nie wiedział w ogóle, kim ja jestem. W ogóle o co chodzi, czy w ogóle jaka Maja Frykowska w ogóle, przecież tu są takie w ogóle hiciory, więc wiesz, no ale wszystko ma swoje miejsce i czas, no ktoś musiał po prostu zrewolucjonizować ten wiesz, szlak pod względem takim, że jednak było kontrowersyjnie, a dzisiaj jest mega kontrowersyjnie.